Hej. Dziękuję za pozdrowienia. Puszczinów Roxy, tak. Nie ma za co. Jakie? No. Jaka pieniądze? Dzień jak co dzień, jeżeli chodzi o Roxanę. Ach, przestańcie, bo się zarumienię. Jak się czujecie? Roxana, jak się czujecie? Bardzo dobrze się dzisiaj czuję, naprawdę mam super humor od rana. No jest genialnie, 10 na 10. A wy jak tam? A wy jak? Kto my? Chłopaki, no. Co Kevin? No pytam się, jak się czujecie. A, dobrze się czujemy. Tak, jest dobrze. Ja się czuję dzisiaj świetnie od rana. Jest absolutnie 10 na 10. Hehe. Fajnie. Tylko trochę Lewandowski nam zepsuł humor. Tak. Ale wspieramy polską reprezentację. Kibicujemy dalej. Świetny zawodnik. Tylko tak faktycznie trzymaliśmy mocno kciuki. W ogóle było tak, żebyśmy w trakcie nagrywania refrenu. Był moment, kiedy był karny. Piszmy, dobra, Roxana, sorry, ale nie damy rady. Musisz tutaj do nas przyjść i musimy go obejrzeć wspólnie. No i faktycznie wszystkim nam stanęły serca na te parę minut. No ale co zrobić? 0-0. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Ale wiecie, to jest bardzo mocny zespół. Gra tam wielu zawodników z Barcelony. To jest trzeci chyba, tak? Prawda? Meksyk. Ulubiony zapach. O, czekajcie. Jeśli całe wasze życie byłoby filmem, to jaki miałby tytuł? Na przykład, ojciec chrzestny. Wcale. Ojciec chrzestny. Proszę o pozdrowienia. Marcelina Szlachcic, pozdrawiamy. Pozdrawiamy się. Moje życie w filmie jakim? A to ciekawe. O, ja mam tytuł. Nie wiem. No. Ja mam tytuł. No, dawaj. Mój by był Zakochani po uszy. Piękne. Już jest taki film swoim drogą. A mój Zakochany kundel. A mój Rodzina Adamsów. Albo Zaplątani. O, tak. Chciałabyś może wydać kosmetyki? Tak, wydam kiedyś. O, ja też poproszę Wiktoria, Krzyśko, pozdrawiamy. Witamy, pozdrawiamy. Bardzo nam miło, że jesteś na live'ie. No, mega miło. No, tego nie przeczytamy, ale już się pośmieliśmy z tego. No, co tam było? No, nie widziałam. A, taki tekst z kwiatkiem. Pozdrawiamy Dawida. Zajebiste. Skąd? Jakie jest wasze życiowe motto? Macie? Bo ja chyba nie mam. Mam. Tak? Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Nie sztuką jest oszczędzać, sztuką jest tyle zarabiać, żeby nie musieć oszczędzać. A, to ładne. No. To ładne. Gdybyście byli zwierzątkiem, to jakim? Ratel. Rambo wśród zwierząt. A ty? Rambo wśród zwierząt. A ty? To jest to ciekawe. Ja? No. Kotem. A ja orłem. Bo koty śpią dużo. Ja chciałbym być orłem, bo zawsze chciałem latać. Czemu surykatką? Dzwonicie do widzów. Czemu surykatką? Czekam z niecierpliwością na płytę. My też. No pytam się. Francja gola teraz trafiła. O, brawo. Podajcie na moją osiemnastkę. Kevin Mega pisze z tą na grupę. Dzięki. Kopet. No. Opiszcie swój nastrój tytułem piosenki. Więcej dymu. Coś ja nie przeczytałem tego pytania, jakie było. Jakie jest wasze ulubione emoji? Ja mam takie rączki dwie. I zawsze takie te dwie rączki tak daję. No, też serce. Co słychać co? Co słychać o Pushina? Nie wiem. A co słychać u Pushina? U Pushina? Dobrze, bardzo. Dzisiaj spał sobie dużo. Pięknie. Roxy, jak ci się podobało na koncercie w Ostrołęce? Miałaś tam strój w moro. Błagam, powiedz się, co to było. Ostrołęce. Strój moro miał? A, pamiętam. Bardzo fajnie było, naprawdę. O, tu jest ważne pytanie. Co byś chciała dostać na osiemnastkę? O! Nic? Nie mam takich marzeń, naprawdę. Ja nie wiem. Dziś mi przyszła twoja czapka. Jest super. O, to super, bardzo się cieszę. No Roxy niedługo wydaje w ogóle te czepki na basen też. Co? Roxana, zjadłabyś naleśniki? Tak. Zawsze. Siema! Właśnie robimy live'a, ale zaraz go pewnie skończymy w takim razie, jak jesteś, bo mamy foty. Hejka. Proszę widać. Hello!
Roxana, jesteś piłkarką? Nie. Co to znaczy? Jakim cudem ty masz zaraz 18 lat? Nikt nie wie. Czy słuchasz Kukona oprócz dziewczyny z biblioteki? No czasami. Starzy się. Kto to? Ciekawy komentarz. Powiedzcie mi, że w Polsce jest przyjemnie i ciepło. Chcielibyśmy ci to powiedzieć, ale nie jest. Jest zimno, nie. Ale to nie jest tak, że nie jest przyjemnie. Bo jakby w chłodzie też się da funkcjonować. Tak. Trzeba się ciepło ubrać. O kocykach pamiętamy. Musisz zrobić kocyki. Co? Kocyki. Co kocyki? Cacyki. Wolisz Kevina czy Jeremiego? To zajebiste pytanie. Nie potrafię wybrać. Nie potrafię. Kevin jest ulubionym blondynem, a ja ulubionym brunetem. Oni są dla mnie jak bracia. Totalnie. Cześć. Co sądzicie o meczu? Źle. Nie, ja nie ukrywam, że trochę liczyłem na to, że Polska wygra. Gdzieś tam mocno trzymałem kciuki, uważałem, że to jest mecz, gdzie mamy największe szanse, więc myślałem, że wygramy. Co to za cisza? No właśnie, nie wiem, tak zamilkić. Nawet nie potrafię się wysłowić już pod koniec dnia. Zaczytajcie te pytania. A właśnie, może teraz taki moment ciszy. A po co taka cisza? No prowadźcie sobie. No wrzestań. Dobra. Co ty masz? Czekaj, nie wolno. Ulubiona marka auta. Roxana, masz ulubioną markę? Nie, mam jednej ulubionej chyba. Ja też nie. No przestań. Chodź tutaj. No czytajcie pytania. Jutro mam kartkówkę z matmy. Słuchaj, no to trzymamy mocno kciuki. Daj czadu. Jak piszesz złotówki, to łatwiej się dodaje. O, dokładnie. Dobra, jesteście beznadziejni w te live'y. Ty jesteś lepszy, Kevin, bez ciebie jest po prostu za cicho. Posłuchaj się, siostro. Nie róbcie oddychanowi, nie odpowiem. Kiedy masz urodziny? 11 stycznia. Co chcecie kupić na Black Week? Nie wiem, chyba nic. Lubicie jeść tortilkę? Totalnie. Nawet jedliśmy dzisiaj w rapa. Trochę to samo. Wika, dzięki za info. Samopoczucie absolutnie fenomenalnie od dłuższego czasu. Sprawdzę z pana Tadeusza. To trzymamy kciuki. Czytajcie lektury. Uczcie się pilnie. Szkoła jest bardzo ważna. No. Ten tego. Kojarzysz jakąś truskawkę? Tak. Tak, kojarzę. Pozdrawiam. Kochacie pizzę? Tak, hawajską. Oj, ja też. Bardzo. Dyktando z Polaka. Ja w ogóle mam dyslekcję, wiecie? I robię straszne błędy, co ja nie utrudnia mi jakoś pisania tekstów. Później nam to w korekcie poprawiają. Wolę oglądać wasze live'y niż się uczyć. Oj. Jak będziesz nam tak pisać, to przestaniemy robić live'y. Hawajska Roxana, serio? Tak. Ale no właśnie. Żeby nie było, ja też lubię. Ja też. Hawajska albo prosciutto. A to jakiś śmieszny typ pisze. No. Czekaj. Co to mi tekst, Kevina, co? Czekaj. Dobra. Jakiś śmieszny typ, gdzie? Nie pytajcie już o alkohol. Łączy nas coś więcej niż alkohol. Mówili, nie mieszaj, a ja mieszam to z robotą. Co? Nie jestem robotem, mam się odpocząć. Co? Nie jestem robotem, mam świadomość, że... Jeszcze wczoraj miałem zakaz chlania.
Całe szczęście jebie zakazane. To był cytat, prawo cytatu. Prawo cytatu, licencja no, poetyka. Ale mam wystawioną pałę na półrocze z matmy. Kto? Ale o Jezu, słuchaj, Dawid z koncertu. A, widzicie. Wiktoria, oczywiście, że tak. I tam co? Było, gdzie? Napisała, czy możemy się poznać. Wiktoria, no, zapraszamy cię. Będzie grane w USA coś? Nie znam tej gry. Roxana jakaś smutna jest. Nie jestem smutna. Dawajcie jakieś pytania, musimy nakręcić tempo, bo tutaj moi przyjaciele, bracia i siostry zwolnili tempo tego live'a. Im poszło bardzo kiepsko, więc musimy znowu odkopać się do pewnej atmosfery, pewnej energii, pewnych emocji, które możemy wam dać, tak jak Lewandowski strzelając z karnego. Dawaj koncert w Jaśle. Ja myślę, tak, że on tak chodzi i po ogrodzie śpiewa. No, czasem tak. Roxana, mam do ciebie pytanie. Jakiej prostownicy używasz? Nie prostuję włosów na co dzień. Używam Dysona. Serio, nie? No. Wasze live'y są super, super. Roxy, kiedy nowe profilowe? A to trzeba co jakiś czas zmieniać? Nie trzeba. Nie wiem. Nowe to pewnie będzie jakoś... Dawajcie do Radomia. Radom, jazda! Roxa, wolisz pizzę czy sushi? O, trudne pytanie. Sushi. Kiedy nowa piosenka? Kto to? No ten. Kto? No ten. Nie wiem, kto to. A, ten. Ten. Kwiatek. Nie Kwiatek. No to kto? Kolega od streamu. Rozumiem. Witamy wszystkich serdecznie. Witamy, witamy. Pozdrawiamy ze streama. Streamy przy połowę. Pozdrowicie Wiśnie. Wiśnia, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Siema, siema. W ogóle, słuchajcie, dostaliśmy takie zadanie o tym, że ja mam tylko 15 minut na live'a i włączyłem stoper i zostały ostatnie 3 minuty, więc jeżeli chcecie zadać jakieś pytania, to... Macie 3 minuty na pytania. Jak ci minął dzień? No. Co tam? Minął. On nam jeszcze mija, gdyż będziemy do późnych godzin wieczornych w studiu. To prawda. Roxana, częściej do Warszawy. No, ostatnio częściej. Niż rzadziej. Roxana, jak to być taką idealną? Nie jestem idealna. Kiedy nowa piosenka? Niedługo. Apple czy Samsung? Taka cisza. Apple. Cola czy Pepsi? Cola. Kiedy Radom? W ogóle chyba strasznie dużo osób z Radomia tutaj jest. Radom... A jak kojarzycie taki zespół siatkarski Czarni Radom? Co? No. Co, Charlie, a ty jesteś fanem koszulki takim? Siatkówki. A. To była siatkówka. A, okej. Okay. No mówię przecież. Dziękujemy wszystkim kibicom. Ale co mi siatkówka? Co, raz na jakiś czas ulubiona piosenka Sanach. Jaka jest twoja ulubiona piosenka Sanach? No taka fajna, pamiętasz? Słucham cię. Puszczałaś mi? Wiktoria wysyła. A, Wiktoria, jak jest Roxana? Ta piosenka, Lubenka. Wiesz, która? Ta, co tak, mi tak. Święta spędzacie razem, czy z rodziną? To jest rodziną, jesteśmy rodziną. Rodziną. Podchwytliwe pytanie było. Jesteśmy rodziną. To kiedy razem? Nie mogę tego przeczytać. Bo tam mi krzyczą. Ulubiona piosenka ogólnie? Biała sukienka, Ratel. Tak, biała sukienka. I nowa piosenka Rapela. Przedpremierowa. Dzięki, super za promo, bracia i siostry. Ja też czekam na Roxanę w Radomiu. Kiedy ostatnio widziałaś się z Maksem i Tymkiem? Nie dawno. Kiedy? Tydzień temu? Mhm. Dwa dni tygodnie. Dwa dni tygodnie.
O, nie możemy na to pytanie odpowiedzieć, bo mamy konflikt interesów, McDonald's czy KFC. Aha, no nie powiemy. Podobają nam się twoje włosy. Jak wam się podobają moje włosy? O, bardzo. Co? Pokazywałem ci, bo były przefarbowane. Roxy, czy będzie preorder płyty? Będzie, będzie. Szykujcie się. A? Tak, mamy super plan. A czy jest vibe, co? Słuchajcie. O, pozdrawiamy księdza. Gdzie? O, księdza. O, słuchajcie, to jest... To wiecie, co to znaczy? To znaczy, że kończymy live'a. To znaczy, że dostaliśmy tylko 20 minut. Ile było, 15 czy 20? 15. A, było wynegocjowane 20. Na pewno? Ja miałem wynegocjowane 20. No dobra, czyli co, dodajemy jeszcze 4? No 5. Jeżeli było 15, dodajemy 5. Żeby tak, było 20. Jak ty uczysz ludzi matematyki? Nie, bo ja tak włączyłem stopę. No jak będą tak ludzie tak liczyli jak ty, to będą cały czas te lachy z matmy. Ja zacząłem tak, wiesz, od 2 minuty później. Dobra. Dobra, to jest ostatnie 5 minut tego live'a. Temperatura zaczęła sięgać zenitu. My jako profesjonalni streamerzy od jakiegoś czasu, bardzo chętnie przeprowadzimy z wami tutaj dyskusję, rozmowę. Można zadawać pytania, pisać pozdrowienia, wysyłać serduszka i pytać, nie wiem. Pytać, kiedy koncert w Częstochowie. Albo Radomiu. Można też na przykład pozdrowić Marcelinę, która dzisiaj nie chciała uczestniczyć w tym otóż live'ie. Ale jest z nami sercem. Czasami mam takie poczucie, jakbym ją słyszał. Dawajcie wspólny TT. TT to TikTok. TikTok. Dobra. Już myślałem, że. Twitter? To... Nieważne. Macie taki super vibe. Ty też. Ty też. Te trzy wykrzykniki totalnie je poczułem. Kevin, wbijesz na POV? Co to jest? A, The Priva. No kurde, oczywiście, że ten. Wbijesz na POV? Morda? Możecie przestać z mnie śmiać? To, że mam 40 lat, nie znaczy, że... To nie znaczy, że nie Boże, tak. 40, 27 to... Skończymy tego live. Kevin, boomer jesteś mocny. No kurczę, bladę. Ale widzicie, już nie przeklinam na live'ach. I teraz ktoś wytnie te wcześniejsze wstawki. Roxy, jak ci się... O Jezu, 3 razy przeklinałem. Liczę sobie dzisiaj. Bijesz do nas na Sylwestra z bunkrem? Masz 40 lat? Nie, poczekaj, nie mam 40 lat. To był żart. 5 mam. Mam 25 lat. Ale z każdą wiadomością mam więcej. Nie mam 40 lat. Mam 25 lat. Kevin, ulubiona grupa Węgielków. Ja tylko wchodzę na ten, który mi Roxana pozwala. I przypał. Serio, głos Kevina mega do jakiegoś filmu. O, totalnie. Dziękuję totalnie. Wam bardzo. Kevin pracował w Radzie, nie wiem, czy wiecie, przez... 10-6 lat. Jakby młody. Co? Jak byłem młody. A no teraz przy 40. Tak. Jak komuna upadała, to akurat w radiu miałem. To miała audycję. W Polsce podziemnej. Przełożyć serce do ekranu, ale wtedy jak tak zrobi, to nie będziecie nic widzieć, bo zasłoni kamerkę. Pomyślałem dokładnie o tym samym, tylko ty powiedziałeś to na głos. O. Tęsknicie za kim? Ja teraz za nikim nie tęsknię. Roxana, pozdrowisz Hanie Bestii, Kevin, przeczytaj to. No i wpadłem. Jak... Śliwka w kompocie. Śliwka w kompocie. Pozdrawiam. Jak... Węgiel w grilla. Beka. Myślę, uważam, że bardzo dobrze to 5 minut wykorzystujemy. Totalnie, ja się rozkręciłem. Życia, no? Ja się rozkręciłem. No, czekajcie. Ze dwu. Nie, Roxana, nie można zostawić na sobie. Nie, no proszę was. A i teraz tak powinno spać tak do 20 osób. Wszyscy wychodzą z live'a. Zostało jakichś dwóch boomerów. 25, nie 40. Ty masz 23. Tak, dobrze. Oczywiście, że wiem. Nie ma Roxany, poszła sobie już. Zostawiła nas z wami.
Kiedy namysłów? Jak się namyślimy? Dobra, przepraszam, to jest takie żarty starego człowieka, 40-letniego. Jaki jest wasz ulubiony film, serial? Dobra, czekaj, ulubiony film, serial. Mój ulubiony... Kurwa, przepraszamy. Ulubiony serial... Siostra się wpycha, no chodź, chodź. Dzięki, bracie. Cześć. Dzięki za miejsce, bracie. No ja chciałem film powiedzieć, serial. Sukcesja, cześć. Sukcesja. Cześć. Cześć, kochani. Hej. Tego co się mówią, pa, pa. Kevin, ty masz 18 lat, co ty gadasz? No totalnie. Duchem? Kevin, mam nawet 17. Starogard Gdański zaprasza. A my też zapraszamy. Zawsze mnie ciekawiło, jak Kevin śpiewa. Uważam, że to jest idealny moment, żeby Kevin coś zaśpiewał. Zawsze mnie ciekawiło. A Jezu, myślę, że ty to wymyśliłeś. I że mnie tak na minę wpakowałeś. Nie, 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 totalnie nie. Totalnie jest tak. Ja nie umiem śpiewać, ja rapuję. Mogę ci zrobić beat. No śpiewaj. Nie. Podobni tacy widać, że rodzeństwo. No. A wiecie, ostatnio grałem taki koncert. Czy tam jest komentarz, pozdrowisz mojego kota? Jak można pozdrowić kota? Pozdrawiam kota. Musisz miałknąć. Pozdrawiam kota. W styczniu będę w Lublinie. Fajnie. O super, zapraszam na koncert. Masz w styczniu koncert w Lublinie? Tak. Żartuję, nie mam. Wiesz, cały Lublin teraz... Przepraszam was, już. Kochani, będzie koncert w Lublinie na pewno kiedyś. Więc nie martwcie się. Kevin to młodszy brat Roxany. Dokładnie. Totalnie. Tak, zobaczcie. Tak. Co za podobieństwo. Cóż za podobieństwo. Uderzające. Ja cię nawet nie lubię. Ja ciebie też nie lubię. Nie myśl sobie. No tak, zesrało się. A ja z Lublina. Ja też z Lublina. No, naprawdę jesteś z Lublina? Serio? Nie wiedziałam. Dobra, słuchajcie, bo nas musimy Andrzej... kończyć. My musimy tutaj brat sobie bliźniak. Jeszcze wszyscy... Brat bliźniak, no. Roxy... 40-letni brat bliźniak, który jest młodszym bratem Roxany Węgier. Czy ty masz około 50-tki, jakbyśmy tak... Czemu ty robisz... Nie piszą, że czemu... ja mam 40 lat. No bo robisz takie właśnie makijaże poważne, to masz, o, no. No zobaczcie, jakie robię poważne makijaże. Ja nie mogę, jaki makijaż, kurde. Tragedia. To nie jest prawda, kłamałem, nie no. Oczywiście, że tak. Hejo. Wigilia węgla. Ej, a weź tu, stary, tak przeskocz na nas. Nie zrobię tego. Samolocik ciekawie zrobi. Dawaj. Kończymy tego live'a. Wesoła rodzinka. Ha. Dobra, tak. Serio kończymy. Chodźcie, słuchajcie. Trzeba robić pozdrawiamy. Dalej muzyczkę. Pozdrawiam wszystkich. Roxana, czy to była rzecz też wiadomości? Muszę pokiwać głową, że co? Tak, bo im powiedziałem, że czytasz wiadomości. Czy tak? Pozdrawiam pisankę. Bicie potem na sexy flexi. Nice. Kiedy kończymy szansę? Kocham wasze live'y. A my kochamy wasze interakcje na tych live'ach. Potem całą rodziną je omawiamy. I mówimy, że super. I mili jesteście. A ja możemy iść do Andrzeja raz z telefonem, żeby oni w ogóle zobaczyli, kto robi tą muzykę? Kto to Andrzej? Kto to Andrzej? Idziemy z wami. Weź telefon do twojej. To są twoi ludzie. Idziemy. Idziemy. No i co tam u was słychać, kochani? Napiszcie. Wiem. No przestań! Jezu. Ej, nie, bo tu piosenka jest. Wyłącz muzeum. Chodź. Zerwało połączenie. Jedyny w swoim rodzaju. Andrzej, chodź. Jego zajebistość wybiła rodzaju. Połączenie na tym live. Panie i panowie. Andrzej Jaworski! Zapraszamy na jego Instagrama, on jest bardzo skromnym 33-letnim producentem muzycznym. Młodszy kolega, nie? Dzięki, że to podkreśliłem. Tak to wygląda. Tak w ogóle wygląda studio. Roxa sobie tam stoi i nagrywa. Tutaj meczek leciał, prawda? No. Pokończymy live, bo idziemy nagrywać właśnie i chcemy posłuchać sobie piosenki. Tak, kończymy? No tak, oczywiście. No to się pożegnajcie ładnie. Do widzenia. Cześć kochani, pa pa. Pa. Pa pa. Pa pa. Dziękujemy wam za live'a.